Dyżurny legnickiej policji otrzymał informację, że autostradą A4 jedzie Audi, które dzisiejszej nocy zostało skradzione z terenu Niemiec. Natychmiast na miejsce skierowano kilka patroli, zarówno legnickich, jak i hojnowskich policjantów. Policjanci wydali kierowcy sygnały do zatrzymania. Ten jednak nic sobie z tego nie zrobił. Zaczął uciekać, powodując zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Pościg tak naprawdę trwał niecałe 15 minut. W trakcie skoordynowanych działań policjanci, którzy byli zadaniowani do zatrzymania tego pojazdu, na bieżąco otrzymywali informacje o położeniu i przemieszczaniu się tego pojazdu. Do zatrzymania doszło w miejscowości Biskupin. Pojazd prowadził 32-letni Lubinianin. Mężczyzna trafił w ręce policji, która ustala okoliczności tego zdarzenia.